Dzieci są zesłane do ponownego ograniczenia organizacji imprez masowych na terenie Bulwaru Klawiańskiego. Paragraf pierwszy odnosi się do występu Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie ograniczenia organizacji imprez masowych na terenie Bulwaru Klawiańskiego do ilości 3 rocznie. Paragraf drugi uzasadnienie z integralną treścią uchwały. Paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Wyżej wymieniony teren jest terenem turystyczno-rekreacyjnym usytuowanym w pobliżu Wawelu. Z uwagi na masowość ilości organizowanych w tym miejscu imprez z bardzo silnym nagłośnieniem, przekraczającym szerokie dopuszczalne normy natężenia dźwięku ciągu dnia, jak i do późnych godzin nocnych, które to powoduje ogromną uciążliwość dla mieszkańców ulicy Smoczej, ulicy Kolesek, ulicy Bernardyńskiej i innych. Uniemożliwia im normalne funkcjonowanie, wypoczynek, sen i pracę. Mieszkańcy ponoszą duże koszty utrzymania swoich mieszkań, odprowadzając podatki, powinni mieć zapewnione prawo do spokoju, ciszy i postępu, co gwarantują im obowiązujące przepisy prawa oraz zasady życia społecznego. Dziękuję. Jak powoli widzę Pan przewodniczący, może chciałam uzupełnić tutaj, bo może ja bym nie chciała, żeby tam ja, moją intencją nie było wyrzucenie wszystkich czy zakazu wszystkich organizacji, wszystkich imprez masowych. Całym sercem jestem za takimi imprezami jak Parada Smoków, bardzo piękna, która się przypisała i się nie odpisze, nie wypisze. Impreza nasza, notabene wzrokowska, naszej dzielnicy pierwszej, wielka Parada Smoków, przepiękna. Na pewno nie jestem przeciwko wyprowadzeniu janków, jeżeli takowe są, jeżeli będą pieniądze, bo obecnie jest to zastąpione nieszczęsnym jarmarkiem. Nie chciałabym tracić tutaj trudu pana Michała Rosnera, który i pani wasi, jak również moich prośb, żeby później sprzątanie i rekultywacja tego terenu Bulwaru Klawiańskiego po prostu powoduje większe koszty. Sprzątanie tego wszystkiego, tego bałaganu, który powoduje ten jarmark, to tam jest po prostu i uważam, że nie jest to zasadne miejsce. Na pewno nie jestem przeciwko również, żeby tam nie było na przykład święta dziękuję. Jak najbardziej. Natomiast jestem za masówką, dosłownie tego słowa znam. Czyli co są taka niedziela, co niedziela tam. Jarmark dla dzięki Bogu. Ja nie. Więc po prostu, żebyście Państwo, którzy będziecie jak gdyby głosować za tą uchwałą, nie myśleli, że ja jestem przeciwnikiem, żeby w ogóle tam nie robić. Więc jak najbardziej, nie? Zaznaczyłam ograniczenie do ilości 3 rocznie. Ja nie spierałabym się, niech będzie 4 rocznie, jeżeli taka jeszcze impreza, jeżeli rada będzie, bądź rady będzie, może na przykład jeszcze 2 imprezy, niech będzie 5 rocznie. Ale niech będą to imprezy naprawdę, które się wpisują w naszą, są kompatybilne z naszymi tutaj uroczystościami dzielnicy pierwszej, ale nikt nie będzie to na litość, bo są katowanie uszu od wczesnych godzin do późnych i to jest piątek się zaczyna, sobota, niedziela i tak jest cały Boży rok. Z wyjątkiem oczywiście zimy. Dziękuję bardzo, pan radny. Dziękuję.
No ja uważam, że przecież można pogodzić, prawda, zostawieniem, ja nie mówię wszystkich imprez, zakazu, nie ma nigdzie zakazu, jest ograniczenie organizacji imprez masowych. A ograniczenie nie jest tożsame z zakazem. No przekrocznik, tutaj możemy rozszerzyć do 5 groszy. Proszę Państwa, ja jestem zobligowana, obiecałam to mieszkańców, że ja taką uchwałę im pokażę. Ja za kolejne osoby do wypowiedzi. Jest pan Rosyn, pan Baran, pan Sęczek, pan Jakubowski. Jak najbardziej jest ten projekt zasadny, natomiast mam takie drobne uwagi. Natomiast no, z tego co pamiętam, być może mogę się mylić, ale impreza masowa na wolnym powietrzu. To nie jest właśnie 1000 osób, jak w zamkniętym pomieszczeniu, bo impreza masowa w zamkniętym pomieszczeniu to jest powyżej 1000 osób, a impreza masowa na wolnym powietrzu, o ile dobrze pamiętam, to jest około 15 tysięcy osób. Więc nie wiem, czy w ogóle takie imprezy tam na podwarze są, jeżeli chodzi o to, nie wiem, na wianki. Bardzo często są. Nie sądzę, żeby było w jednym czasie. Proszę Państwa, jest ich tak dużo. Ale mogę powiedzieć, że bez tego. Proszę Państwa, proszę Państwa, przestrzegajmy tego, żeby to mógł się zgłosić do wypowiedzi. Nie za każdym razem otrzymywał odpowiedzi na wrocem. Nie wszyscy się wypowiedzą i oczywiście panie przysługuje na końcu, tak jak to zrobił pan Krzysztof, odniesienie się do tej wypowiedzi. Proszę. No bo wracając do tego, co powiedziałem, moim zdaniem właśnie pisząc tutaj impreza masowa, to ilości 3 rocznie, no to podejrzewam, że tyle akurat jest, o ile jest w ogóle 3 rocznie. Powyżej 15 tysięcy, tak jak powtarzam, ale mogę się mylić z tymi liczbami, więc warto, moim zdaniem byłoby to sprawdzić najpierw, zanim po prostu przegłosujemy. Ale ja tam mieszkam. Dobrze, ale mówię, żeby sprawdzić, ile tyś mówię o definicji imprezy masowej, pani Jadwigo, w tym momencie, nie o to, ile osób jest. A także proponowałbym, żeby po prostu w tym projekcie był też punkt, który zobowiązywałby odpowiednie służby do egzekwowania porząd właśnie rekultywacji i posprzątania i pilnowania porządku i w trakcie i posprzątania po takiej imprezie. Tutaj jakby do końca wszystkiego nie mamy, więc no, proponowałbym, wiem, że po prostu nie tak dużo pani pracy zajęło przygotowanie tego projektu uchwały. Wiem, że po prostu to trwało to dosyć długo. To czy pani mnie słucha, pani Jadwigo, bo ja do pani mówię w tym momencie. Nie? No proponowałbym, żeby po prostu, żeby jeszcze troszeczkę pani no, zacisnęła zęby i odesłać to po prostu do komisji i przygotować już w takim kształcie, żeby po prostu cała rada jednomyślnie mogła to przegłosować i myślę, że to będzie po prostu z lepszym skutkiem niż tak, że mamy po prostu podzielone głosy. Ja jestem za tym, ale chciałbym, żeby po prostu sprawę definicji imprezy masowej wyjaśnić i dodać te punkty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Baran Krzysztof. Ja mimo wszystko pracowaliśmy nad tym późno bardzo w komisji architektury. No wyszedł projekt, ale możemy go teraz to poprawkami poprawić, jeżeli są jakieś, ja mam też parę uwag, natomiast nie odsunąłbym tego z powrotem. Sprawa jest załóżmy pilna, no, że się tak wyrażę, w związku z czym można to poprawić teraz i to nie jest jakiś szczególny problem. Natomiast ja się odniosę do uzasadnienia, bo sam projekt wydaje mi się, znaczy te paragrafy jest dobrze napisane, natomiast uzasadnienie niestety pozostawia wiele do życzenia. Oczywiście można to poprawić. To są 4 uwagi. Zgodnie z pewnym takim, no, czy jak powiedzieć, sztuką języka polskiego nie zaczyna się zdania od wyżej wymienionej. To po pierwsze. To jest w pierwszym zdaniu. W drugim zdaniu nie ma wniosku.
jest napisane, z uwagi na masową ilość organizowanych w tym miejscu imprez z bardzo silnym nagłośnieniem, przekraczającym wszelkie dopuszczalne normy natężenia dźwięku w ciągu dnia, jak i do późnych godzin nocnych, kropka. Nie ma wniosku. No ale, no dobrze, ale... No ale nie ma tego, więc nie ma wniosków zdania. W trzecim zdaniu jest napisane, nawet w każdym zdaniu coś jest nie tak, w trzecim zdaniu jest napisane, że powoduje to ogromną uciążliwość dla mieszkańców ulicy Smoczej, ulicy Kolejnej, ulicy Bernardyńskiej i innych. Jakich innych, jak tam są trzy ulice na krzyż? I wszystkie są wymienione w tym. Ale Echo Nisie. No dobrze, no ale po drugiej stronie Wisły to już jest inna dzielnica, więc my się... No tak, ale to my się... No to nieważne, czyli to rejon, tylko że to jest inna dzielnica, więc my się odnosimy... No, jak wypisało się wszystkie trzy ulice, to nie można napisać innych. No jak? To możemy skreślić innych. Kolejna rzecz dotyczy ostatniego zdania. Ostatniego. Mieszkańcy ponoszą duże koszty utrzymania swoich mieszkań, odprowadzają podatki i powinni mieć zapewnione prawo do spokoju, ciszy, wypoczynku, co gwarantują im obowiązujące przepisy prawa oraz zasady współżycia społecznego. Jakie obowiązujące przepisy prawa? To po pierwsze, jedyny obowiązujący przepis prawa, który im to gwarantuje, to właśnie te zasady współżycia społecznego. Więc no, trzeba się zdecydować, no, albo zasady współżycia, albo wymienić jakie obowiązujące przepisy prawa, albo z jednego członu zrezygnować, albo zostawić tylko drugi. No, nie można tych dwóch, no bo to się wzajemnie w pewnym sensie wyklucza. No. Więc mówię, uzasadnienie należy poprawić, no bo jeżeli coś uchwalamy, no to powinniśmy mieć uzasadnienie z głową, przepraszam za wyrażenie. No. Znaczy, no, powinno być ono napisane tak, żeby z niego coś... Nie może być zdanie bez... Także ja proponuję, żeby to poprawić. Są cztery poprawki do uzasadnienia, plus ewentualnie jedna poprawka do tego paragrafu pierwszego, to jest pięć poprawek, to można do tego przegłosować i możemy to dzisiaj przegłosować. Dobrze, dziękuję panie Krzysztofie. Pan Serczyk, proszę i pan Jakubowski. Pani Radna, proszę o bardzo wyczerpanie, co jeszcze mówię do tej uchwały. Uchwała pani. Natomiast ja, popierając wniosek pana przewodniczącego Rosnera w sprawie odesłania do komisji, ja bym to motywował jedną sprawą. Ja wiem, że pani radnej bardzo leży na sercu opinia mieszkańców. Razem z panią radną, żeby pani nie miała nic przeciwko temu, żeby odesłać ten projekt uchwały do komisji, bo ja myślę, że przez ten około miesiąca czasu, okres czasu, jeszcze tak powiem, na pewno pani tą listę mieszkańców popierających ten projekt bardzo słuszny znajdzie. Natomiast my wtedy będziemy mieli jeszcze większą siłę do tego projektu i ten projekt jeszcze z większą przyjemnością kontynuujemy na komisji. Ja dziękuję. Bardzo słusznymi poprawkami, dopowiedziami, zapisami jako taki projekt. I takie jest moje zdanie. Bardzo proszę, pan Jakubowski. Ja mam tylko jedną poważną wątpliwość, co do idei się zgadza. Natomiast jeżeli wprowadzamy organizacji prostych na terenie warunków i czy, to żeby się nie okazało, że przyjdzie organizator X w marcu 2, w kwietniu 3 i na tym kończymy. Ponieważ WEZA nie będzie miało prawo temu organizatorowi odmówić, jeżeli złoży prawidłowo wszelkie wnioski i skończy się na tym, że nie będzie można od 1 kwietnia czy maja organizować już w ogóle imprez, ponieważ nie ma tak, że wydział może komuś odmówić. Wydział się będzie musiał utrzymać tej treści, tej wytycznej, którą proponujemy. Powoduje to jeszcze jeden problem. Jak konstytucja mówi, wszyscy są wobec prawa równi. Uważam, że powoduje ten zapis o trzech konkretnej liczbie nierówność podmiotów, które będą występować, jak na jakiej zasadzie. W związku z tym, tak. I w związku z tym składam wniosek formalny o odesłanie tego projektu do komisji, tak abyśmy stworzyli projekt uchwały, który nie będzie łamał podstawowych praw obywatelskich i podstawowych praw podmiotów do występowania przed organami samorządowymi. Dziękuję bardzo. Wojtku, bardzo proszę, ja piszę już poprawki do tego, proszę to wycofać wniosek. Znaczy pisze już poprawkę. No. Komisja przyjmuje tę poprawkę. Proszę Państwa,
Nie wiedziałem, że pan coś pisze. Do komisji celu uzupełnienia, poprawienia i stworzenia oczekiwania wszystkich mówców, którzy mówili wcześniej. Kto jest za wnioskiem? Dziesięć osób jest za odesłaniem. Kto jest przeciw? Sześć osób jest przeciw. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Dziesięć za, sześć przeciw, dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję.